medal za ładowarkę teleskopową Manitou MLT-420 firmy Manitou Group, a zgłoszoną przez przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjne Agromix odbierze pan Adam Piotrowski, product manager Manitou firmy Agromix oraz pan Wojciech Mankiewicz, manager strefy Agro Manitou Polska. Witam państwa, Mankiewicz Wojciech, firma Manitou Polska. Jesteśmy w tej chwili na targach Pola Gra Premiery, gdzie udało nam się wspólnie z naszym wystawcą głównym, czyli firmą Agromix, uzyskać dla modelu MLT-420 nagrodę główną w kategorii maszyn, złoty medal. Jest to medal za innowacyjność, co jest bardzo ważne. Firma Manitou zawsze była liderem innowacyjności i to w tej chwili państwo możecie zobaczyć w naszych maszynach w każdej praktycznie serii, a w tym modelu MLT-420 zwłaszcza. Jest to w tej chwili, uważam, jedyny kompakt na rynku, który daje sobie wiele możliwości dla operatora, komfort, jakość i parametry robocze, co jest bardzo istotne. Maszyna 2 tony stałego udźwigu do pełnej wysokości 4,30 metra. Czegoś takiego państwo praktycznie na rynku nie spotkacie i to komisja doceniła w postaci właśnie złotego modelu w kategorii innowacyjność. Oprócz tego, szanowni państwo, na ten model również mamy specjalny program Manitou Finance. Można się z nim zapoznać. Naprawdę jest bardzo atrakcyjny, jeżeli chodzi o podejście do tematu. Sama maszynka w sobie jest dedykowana do rolnictwa, o czym świadczy jakby seria MLT. Maszyna dedykowana do rolnictwa. I to może, szanowni państwo, schwalenia się tyle, bo to jest bardzo istotne. A teraz zapraszam was do naszej siedziby Manitou Polska w Sękocinie Starym pod Warszawą. Jesteśmy teraz w naszej siedzibie Manitou Polska w Sękocinie Starym, w naszej hali serwisowej, serwisowo-szkoleniowej, gdzie wszyscy dealerzy mechanicy się szkolą u nas na firmie. Troszkę opowiem więcej o naszym medaliście, o maszynie MLT-420-60H, który, no, jak państwo zauważycie, na Polakrze premier osiągnął, myślę, niebywały sukces, zdobył złoty medal, praktycznie za, ja uważam, za wszystko. Za innowacyjność, za jakość, za wydajność, za parametry typowego kompakta, a dającego dużo, dużo więcej niż zwykła mała maszynka. I teraz chciałbym państwu powiedzieć troszeczkę o, myślę, ciekawych i indywidualnych rozwiązań, które na pewno pozwolą tej maszynie osiągnąć tak niebywały sukces na tych targach, a dla państwa myślę, że będą ciekawą wskazówką, jeżeli będziecie się gdzieś tam przymierzali do zakupu tego typu maszyny. Pierwszą rzeczą ważną dla operatora, zacznijmy od tej tak zwanej strefy komfortu, jest na przykład wejście do kabiny jako sama kabina. Proszę sobie zobaczyć, jest to kabina dosyć duża, jest to kabina z naszego większego modelu MLT-625, czyli tutaj każdy operator będzie się czuł bardzo swobodnie, bardzo fajnie, bardzo wygodnie. Samo okienko możemy sobie zawsze zrobić do tyłu. Szerokie wejście, dosyć spory prześwit. Cały panel joysticka, wszystkiego jest bardzo fajnie dostępny. Kolejną sprawą, na którą zawsze zwracamy uwagę dla operatorów maszyn, jest przycisk Easy Connect. To jest system redukcji ciśnienia na przyłączu hydraulicznym w głowicy. Pozwala to nam bezproblemowo podłączyć, jak i rozłączyć z narzędziem, jakim jest chwytak, na przykład hydraulicznych, chwytak do obornika i tak dalej. Sama głowica, jak państwo zobaczycie, tu w tej chwili teleskop jest wyciągnięty na całą długość, jest z jednego odlewu, jest to staliwo, czyli element bardzo wytrzymały konstrukcyjnie, jednocześnie elastyczny. Ta głowica jest głowicą dedykowaną do naprawdę ciężkich maszyn. Znalazła się ona w tym małym modelu, co tylko gdzieś tam o nim bardzo dobrze świadczy, o jej możliwościach, o jej zakresie. Fajnym elementem jest właśnie rozbudowanie w tej chwili sekcji hydraulicznej przedniej na teleskopie, gdzie ona spełnia swoje podstawowe zadania, jak na przykład sekcja do chwytaka i jednocześnie jest ona rozgałęzieniem do siłownika pozwalającego automatycznie podpinać osprzęt. Jest to bardzo fajne, proste, trwałe, jednocześnie praktycznie mechaniczne rozwiązanie, ponieważ możemy sobie tą wajchą dedykować, co chcemy robić, czy przerzucać osprzęty, czy akurat pracować na chwytaku. Bo myślę, że musimy pamiętać, że podpinając chwytak automatycznie musimy i tak wysiąść, przełożymy wajchę i musimy podpiąć do tego przewody.
Fajną sprawą dla operatorów, właśnie pracując jakby no w ciągu z tymi zmianami, czyli często w nocach i tak dalej, jest zestaw oświetlenia roboczego właśnie na jakby stałym trzonie teleskopu. Nie wymaga on wiele, jeżeli chodzi na kładu czy kalby, cokolwiek, ponieważ nie musi być zwijarka, węży i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo prosty, tani w sumie element, a dający dużo, dużo wygody dla operatora. Te lampy robocze poruszają się razem z teleskopem, czy na dole, czy u góry. Zawsze mamy podświetloną przestrzeń łyżki, czy miejsca, gdzie chcemy pracować. Fajną sprawą też, którą gdzieś tam podkreślamy zawsze dla operatorów, jest to, że włącznik prądu jest bardzo wygodnym miejscem dla operatora. Musimy o tym pamiętać, żeby z niego korzystać. Podczas dłuższych postoju zawsze radzimy wyłączyć prąd w maszynie. Jest to fajne rozwiązanie, jeżeli na przykład gdzieś tam te maszyny pracują czasami, czy przy zbożu, czy gdziekolwiek indziej, gdzie może być element gryzonia, coś uszkodzenia instalacji elektrycznej. Zawsze polecamy wyłączenie dla bezpieczeństwa prądu w maszynie. Tutaj też zobaczcie Państwo nawet kwestia samej widoczności operatora z kabiny. Jest to dosyć krótka przestrzeń i operator bardzo dobrze widzi na tą stronę. Samo dojście serwisowe do silnika jest bardzo fajne. Wystarczy otworzyć tą małą klapkę, zdejmujemy pokrywę. Oraz jednym krótkim ruchem możemy wyjechać całym zestawem chłodnic, razem z wentylatorem i mając pełny, czysty i uważam, że chyba jedyne takie rozwiązanie na rynku dedykuje firma Manitou, gdzie operator w małym, czy serwisant, czy mechanik może bez problemu dojść do silnika jego wszystkich głównych podzespołów, żeby sprawdzić, czy to jest kwestia codziennego przeglądu, tak zwanego, gdzie zawsze operator zalecamy, żeby codziennie na maszynę zerknął, czy kwestia wymian na motogodziny i tak dalej. Cały zestaw silnika, wszystkie podzespoły, czy to jest rozrusznik, czy hydromotor, czy cokolwiek innego, czy zestawy, czy wentylator, chłodnice, dojście do alternatora, dojście do głównych filtrów, dojście do filtra powietrza, który jest bardzo fajnie sprzężony z filtrem zewnętrznym, który nam odsiewa dosyć sporo zanieczyszczeń, nie pozwala się dostać od razu bezpośrednio do filtra. Proszę Państwa, według mnie jest to jedyny teleskop na rynku, który daje takie możliwości robocze i takie możliwości obsługi codziennej. Ona jest bardzo ważna i tutaj bez problemu do tej maszyny możemy podejść. Przyjęło się, że coś, co jest małe, jest upchane, ciasne. Wcale nie. Nasze rozwiązanie, ja uważam, że jest najlepsze na rynku, jeżeli chodzi o taki kompakt. A jest to kompakt, który praktycznie jest to 2 tony na 4,35 metra wysokości podnoszenia. Tak to wygląda podejście, sprawdzenie obsługi codziennej tej maszyny. Bardzo proste, bardzo ekonomiczne i bardzo przyjazne dla operatora. Samo umiejscowienie przewodów roboczych do głównego ramienia, też widzicie Państwo, że jest bardzo proste. Całe dojście do przyłączy, to jest pokrywa z tworzywa sztucznego, którą możemy bardzo, bardzo łatwo zdjąć. I mamy tutaj główny siłownik pracujący w teleskopie, wypychający i wciągający wszystkie przewody wejścia. Oraz tutaj w środku możemy sobie zobaczyć bardzo fajne dojście do rozdzielacza, siłownika poziomującego oraz cała reszta podzespołów. Jest to maszyna jedna z łatwiejszych, jeżeli chodzi o obsługę serwisową. Nie ma, uważam, łatwiejszej maszyny na rynku, a jednocześnie super parametry, super wydajność i bardzo, bardzo duży poziom, o ile nie najwyższy poziom komfortu dla operatora, jeśli chodzi o kabinę w tej maszynie. Jesteśmy w kabinie MLT-620 i chciałem Państwu pokazać zakres, jak w tej kabinie możemy się swobodnie czuć. Oczywiście kierownica jest regulowana w dwóch płaszczyznach. Sam fotel jest to fotel pneumatyczny. Jest to fotel w standardzie, co jest bardzo istotne, że bez dopłaty klient może mieć pełen komfort w tej maszynie. Możemy się ustawić, jak nam pasuje. Oczywiście w standardzie klimatyzacja. To już wspominałem, z ikonek, system i tak dalej. Pełen zestaw dokumentacji zawsze dla klienta jest dostarczony. Jest to zawsze instrukcja obsługi, katalog części oraz książka gwarancyjna. W samej książce gwarancyjnej zawsze sprawdzamy jedną bardzo istotną rzecz. Zaświadczenie o przekazaniu urządzenia do eksploatacji. Jeżeli to się pojawi i to się pojawi u nas wypełnione przez autoryzowanego dealera, oznacza to, że maszyna posiada gwarancję. W przeciwnym wypadku tej gwarancji fabryka nie udziela. To jest bardzo ważne dla klientów, aby o tym zawsze pamiętali, kupując taką maszynę, żeby ta strona trafiła do nas. Tu jest dealer, tu jest dane klienta,
to jest data przekazania do eksploatacji. I od tego dnia rusza gwarancja fabryczna. Bardzo ważne, proszę o tym pamiętać. Kabina w środku, jeśli chodzi o sterowanie, jest to nasz tradycyjny, standardowy joystick GSM, gdzie mamy jazdę przód-tył, gdzie mamy wysuwanie, wsuwanie teleskopu oraz zamykanie i otwieranie chwytaka hydraulicznego. Jak Państwo widzicie, wszystko jest w miarę idealnie rozłożone pod dłoń, palcem wskazującym, jak powiedzmy, kierunki mamy jazdę, kciukiem zawsze coś chwytamy, zamykamy. Działa to idealnie i naturalnie poza tym joystickiem. Tutaj mamy plus minus, jest to przełączanie biegów żółw-zając. Dodatkowo w standardzie, właśnie w tej maszynie, w MLT420, macie Państwo jeszcze wentylator zwrotny do czyszczenia chłodnic, czyszczenia obudowy chłodnic. Jeżeli tą opcję sobie włączymy, nie musimy w ogóle jakby gdzieś tam patrzeć obroty silnika, cokolwiek, ona działa w automacie i mniej więcej co kilka minut, 3-4-5 minut ona się uruchomi na 3-4 sekundy i wentylator ruszy w drugą stronę i oczyści wszystkie obudowy chłodnic. Jak zbieramy z pola baloty słomy, tego typu rzeczy, bardzo fajna sprawa. Dodatkowo wiadomo, cały zestaw sterowania trybem kół, bardzo banalny, prosty przełącznik, czy tylko przednia oś, czy obie osie skrętne, czy załóżmy tak zwany tryb kraba. Dodatkowo cały zestaw przełączników, czy blokada joysticka, czy parking, czy kwestia oświetleń kabiny w środku, czy na zewnątrz lamp roboczych. Plus cały panel dla operatora, gdzie widzimy, czy to jest kwestia obrotów, motogodzin, czy na jakim biegu jesteśmy, kwestia ułożenia kół, kwestia wykresu obciążenia. Plus takie jeszcze, nie wiem, drobnostki. Możemy sobie maszynę na przykład ustawić do pracy cięższej, gdzie cała norma odnośnie bezpieczeństwa pracy będzie bardziej twarda, będzie mniej aktywna, jeżeli chodzi na przykład o urządzenie tutaj. Mamy jakieś elementy, które chcielibyśmy sobie bardziej delikatnie nie pracować. Jest to położenie lub elementy łyżka, chwytak do obornika, gdzie bardziej twardo. Czyli ta norma reaguje troszeczkę mniej, troszeczkę słabiej, jeżeli chodzi o odcinanie ruchów. Plus szereg takich dodatków bardzo istotnych. Uchwyt do telefonu, czy kwestia regulacji klimatyzacji. Jak widzicie Państwo, kabina jest dosyć czysta, przejrzysta, dająca wszystkim super komfort dla operatora. Wszystkie elementy sterowania fotela pneumatycznego, kierownicy, joysticka, podłokietnika, wszystko mamy na miejscu. No ja powiem Państwu szczerze, no nie wiem, no jestem chłop średnio mówiąc 105 kg, jakieś 185 cm, czuję się bardzo swobodnie. Zobaczcie, ile nad głową jest miejsca, foto jest podwyższone wysoko, nogi wcale nie są zgięte. To jest bardzo ważne, że nie siedzimy w kucki, tylko siedzimy bardzo wygodnie. Jest to bardzo istotne. Sama kabina oczywiście, radio, głośniki, wszystko jest w standardzie w tej maszynie.